Witam wszystkich miłośników drobnej egzotyki w nowym materiale na kanale. Była dość długa przerwa, ale spowodowana była wakacjami, urlopem. Wracamy już do nagrywania nowych odcinków. Warto było czekać, bo teraz już na pierwszym planie widać młodą nierozłączkę. W kolorze niebieskim wyszła do niej właśnie druga. Są to młode, które już opuściły budkę. Tutaj tatuś dzielnie siedzi przed. Dołączyła i mamusia właśnie. Także ptaszki już się usamodzielniają. Same zaczynają pobierać pokarm. Niedługo trzeba będzie je oddzielić od rodziców. Wyszły dwa młode, oba są niebieskie. Papuszki, z tego co widziałem, już szykują się na kolejny lęk. Także zobaczymy co dalej z tego będzie. W dzisiejszym odcinku będzie trochę aktualności, trochę nowości, nowe nabytki, które za chwilę wam pokażę. W tle możecie słyszeć ich głos, ale to za chwilę. Przy okazji podejdziemy do walierki. Zerwałem ptakom trochę zieleninki, wrzucimy im, nakarmimy je. Tylko nie chcę na razie wstawać, bo spłoszę nierozłączki. Chciałem wam je jeszcze chwilę pokazać, bo rzadko kiedy daje się złapać, szczególnie w takim gronie, razem z młodymi. Ale szkoda czasu. Zbliżamy się powoli do klatki. Ptaki zaczną teraz pewnie uciekać. Chociaż nie jest jeszcze tak źle. Jeszcze siedzą. No i po kolei wszystkie meldują się w budce. Tatuś jak zwykle wejdzie na końcu. Zamyka stawkę. No ale jesteśmy już przy naszej wolierce. Tutaj też się trochę zmieniło. Powychodziły młode z budki, zeberki. Tutaj z prawej strony, o właśnie odleciał. Są to młode parki, która była tutaj, tej właśnie, która siedzi tutaj na pierwszym planie. Wyszła jedna beżowa samiczka, tak jak poprzednio, i dwa w ubarwieniu standardowym. Zobaczymy, co to z nich się okaże. U zeberek tych fawnczeków w gniazdku były cztery jajka, wykluło się tylko jedno młode. Jest już dość podrośnięte z racji tego, że sam to ładnie go wykarmiają. Dość dobrze rośnie. Tutaj nasze krasnoogonki. Ptaszki przesiadują czasem w tej środkowej budce. Pojawiło tam się jajeczko. Aczkolwiek podejrzewam, że jest to jajko. Za chwilę wam pokażę parę zeberek tego samczyka, takiego z czarnym licem, który siedzi o tam, koło beżowej młodej samiczki. I tej białej zeberki, która jest tutaj w gniazdku. Zbudowały sobie tutaj gniazdo. Mają teraz cztery jajka, ładnie wysiadują. Wcześniej widziałem ich w tamtej budce i podejrzewam, że to może być ich jajko, a krasnoogonki tam czasem siedzą. Samiczka z rana zazwyczaj, jak wychodzę, jest w gniazdku, później w dzień jej raczej tam nie widzę, być może tam po prostu nocują. Przepióreczki w czasie urlopu wykluły się. Są trzy młode. Patrząc na ich ubarwienie, dwie są w standardowym, jedna była ciemniejsza i okaże się pewnie znowu samiczką cynamonową, taką, która jest w drugiej klatce, do której za chwilę przyjdziemy, pokażę wam. Tamta samiczka, czyli córeczka tej oto tutaj naszej srebrnej samczyka, ma już 10 jajek u siebie w budce. Tutaj młode tępy zebereczki męczą jeszcze tatę o dokarmianie, chociaż już same także pobierają pokarm. No i zebierki para standardowa, która była wcześniej w klatce, też jest już tutaj w wolierze. I w tej oto budce siedzi na jajeczkach. Samczyk wysiaduje ładnie. U kanarków niestety wszystkie jajka były puste. Nic z tego nie wyszło. Jest tutaj w wolierce też właśnie teraz na pierwszym planie ten samczyk z domu. Troszkę tutaj przesiaduje, podśpiewuje. Ale wrzućmy taką trochę zieleniny.
Wcale sobie pojadły, poskuwały. Bardzo to lubię, z wieczora zawsze staram im się dostarczyć. Jest tam koniczyna, trawa, mlecz, niszek lekarski, nasiona, jak i listki. Pierwsze są już tutaj, jak widać, przepióreczki, które się zajadają. Za chwilę dołączą pewnie do nich reszta ptasiorków. Już tutaj z góry nie trzeba się ruszać, żeby ich nie płoszyć. Zaczynają zlatywać. Już są amadynki, są zeberki. O, proszę bardzo. Także wszystkie bardzo chętnie pałaszują zieleninkę w każdej postaci. Także tak, niestety trzciniaki jak na razie, jak mówiłem, no nie idą w lęgi. Nie wiem, czym to może być spowodowane. Aczkolwiek może te ptaki wolą jednak spokojniej. Może trzeba by im stworzyć jakieś miejsce takie za krzakami, bądź za czymś, żeby mogły czuć się bezpieczniej trochę, żeby nic ich nie płoszyło. No zobaczymy w przyszłości, co z tym zrobimy. Tutaj po mojej lewej stronie słychać już dźwięki nowych nabytków. Dzień dobry. Tak, za chwilę je wam pokażę. Są to fajne ptaszki. Są to ptaki, dokładnie papugi, które szukały nowego domu. Postanowiłem je przygarnąć. Są u mnie już 3 tygodnie. Przez cały ten czas urlopu przyzwyczajałem je, można powiedzieć, do siebie. Były z nami nawet 7 czasów w Lublinie. No i skoro o nich mowa, to za chwilę wam je pokażę. Mianowicie są to papuszki mnichy nizinne, papugi ręcznie wykarmione, oswojone. Bardzo, bardzo fajne, ciekawe ptaki, ciekawe i ciekawskie, trochę gadatliwe. Może pozdrowicie swojego poprzedniego właściciela. No, powiedz Mati. Brawo. Mati. No, Mati. Papuszki są trochę zaniepokojone tym, że je nagrywam. Ale Mateusz, z tego miejsca chciałem cię pozdrowić serdecznie. Dziękuję za ptaki. Mają się u mnie naprawdę bardzo dobrze. Wystawiam je w klatce, żeby zapoznawały się tutaj z terenem. Ponieważ chciałem wam się pochwalić, że już miały swoje pierwsze wolne loty tutaj u mnie po okolicy. No i wiąże się z tym przygoda tego to zielonego pana, który w dzień puszczany latał sobie tutaj ładnie po okolicy, leciał na okoliczne sosny, przylatywał nawoływany, po czym z wieczora, może trochę mój błąd, już taka szarawka była. Otwierałem klatkę tutaj, wyciągnąłem ptaka, no i zrobił jedną rundkę w koło domu, przyleciał do nas, po czym znowu się poderwał, poleciał, no i się zagubił. Ptaszek się zagubił, nie było go całą noc, spędził ją niedaleko, bo dość dosłownie 50 metrów stąd w koronie drzew sobie siedział. Jak tylko zaczęło świtać, poszedłem go nawoływać, szukać i od razu usłyszałem jego skrzek tam. Aczkolwiek nie zszedł do mnie od razu. Po kilku próbach, gdy tam chodziłem, udała się moja partnerka. I gdy tylko tam weszła między te krzaki drzewa, zawołała go ptak, od razu zszedł do niej na ramię. I przynieśliśmy go z powrotem na podwóreczko. Było to spowodowane pewnie tym, że była już szarówka, ptak nie miał już takiej orientacji, ponieważ jak było jasno, ładnie jak na razie trzymają się tutaj blisko domu, latają. Staram się wypuszczać pojedynczo, aby trzymały kontakt i w razie czego właśnie tym drugim zwabiać. I myślę, że będziemy to kontynuować. Być może będzie jakiś odcinek z wolnych lotów. Pokażę wam, jak ptaki się zachowują tutaj na terenie. Wkoło jest dość fajnie, bo tutaj jest... Laski, zagajniki, pola.
nie ma za dużo zabudowań, ruch samochodowy też nie jest za duży, więc nie będą się tak bardzo spłaszać. Także ptaki naprawdę fajne. Troszkę rozrabiaki, ale wynagradzają to swoją po prostu także osobowością, tym jakie są. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie chcą gadać. Czasem tutaj z nimi próbuję rozmawiać. Coś już próbuję też powtarzać. Zaciekawiają się. Bardzo fajny, jeden z ubarwieniem, jak widać tutaj niebieskim, drugi zielony, standardowy. Są to dwa samce raczej. Ten niebieski jest dwuletni, zielony jest trzyletni. Przez chwilę myślałem, że być może jest to parka, ponieważ zielony karmił niebieskiego. Widziałem próbę prokreacji również. Aczkolwiek później wszystko w drugą stronę także się działo, więc raczej są to dwa samczyki. Przepraszam Was, ale miałem telefon, który musiałem odebrać, ale już jestem z powrotem. A więc ten odcinek będzie trochę taki dziwny, bo zgubiłem trochę wątek, aczkolwiek dobra, byliśmy u papug, gadaliśmy o papugach. To wrócimy teraz może do wolierki. W wolierce tutaj wszyscy na dole pałaszują, tak jak mówiłem. Zajadają się tutaj zieleninką. Z wolierki odłowiłem także gołąbki diamentowe. Ponieważ nie wiem co, kto, ale coś zaczęło je wydziubywać. Znaczy nie tyle je, ile młodego, który był w gniazdku. No i z racji tego, żeby młody nie cierpiał, przełożyłem je do drugiej klatki. Podejrzewam, że może być to kanarek, ten, którego z domu wpuściłem, aczkolwiek nie jestem tego pewien. Jak na razie po odłowieniu gołąbków nic tam się nie dzieje, żeby coś się skubało, coś wyrywało sobie pióra. Papuśki się odzywają, zagadują, potrzebują zainteresowania. Tak, zaraz pójdziecie do domu, polatacie trochę. A więc co tu więcej jeszcze można w dzisiejszym odcinku wam powiedzieć? Amadynka tej samczyk, sam niestety samiczka padła, mamy stratę pierwszą, samiczkę Amadyny, ale ona była gratisowym ptakiem do tego to samczyka, no i jak było widać, jej forma nie była jakaś rewelacyjna, niestety nie udało jej się przetrwać. Będziemy szukali czegoś, żeby samczyk nie czuł się samotny, jakiegoś towarzystwa dla niego. A tutaj teraz ładnie nam się prezentuje, naprawdę jest piękny. Także jedna samiczka czyżyka czerwonego trafiła do Lublina do mojego taty. Jest tam u niego. Dostanie samczyka w postaci kanarka i zobaczymy co tam z tego się okaże. Myślę, że powoli będę kończył. Chciałem pozdrowić z tego miejsca jeszcze mojego wiernego fana Marka. Marek na Instagramie założył taką grupę nazwaną jako fani mojego kanału. Zapraszam wszystkich chętnych do dołączenia się, do dyskusji, prowadzenia, wymiany zdań, zadawania pytań. Nazwę tej grupy umieszczę w opisie pod filmem. I co więcej, nowy widzu. Jeżeli dostałeś do tego momentu, nie subskrybujesz jeszcze kanału, zrób to. Dzięki temu będziemy mieli większy zasięg, dotrzemy do większego, szerszego grona. I co, zapraszam Was jeszcze raz do grupy. A, jeszcze chciałem powiedzieć, że jutro wysyłam ptaszka do Mateusza, który wygrał. Mateusz, Ciebie też pozdrawiam. Za chwilę Wam pokażę samczyka z Eberki, który do niego trafi. O, jest to ten samczyk tam, który teraz stara nam się schować właśnie po środku, podnosi teraz główkę. Ten najbardziej tam bliżej ściany. O, teraz ładnie się nam tutaj pokazał.
Mateusz, to twój ptaszek. Jutro pakuję go w pudełko, kurier zjawia się, zabiera go. Daj znać, jak tylko dojedzie. A tutaj pojawił się teraz jego brat. O, także to był ptak Mateusza. I co? To by było na tyle, kochani. Żegnam was. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Hej.